Moim gościem jest pan Marek Bieńkowski, szef Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK. Rozmawiamy o kontroli systemu naboru do pracy w służbach specjalnych. NIK sprawdziła też, jak wygląda szkolenie nowo zatrudnionych funkcjonariuszy. Panie dyrektorze, na początek takie pytanie: co NIK ma przeciwko stosowaniu wykrywaczy kłamstw przy naborze do pracy w takich służbach jak policja? Straż Graniczna, CBA, czy ABW? No my żeśmy w tej kontroli, kierując się zresztą e, pewną sugestią Pana Prezesa Jezierskiego, wyrażoną w zeszłym roku, stawialiśmy sobie na każdym etapie, od etapu przygotowania kontroli poprzez realizację, poprzez pisanie informacji, taki zasadniczy problem. Jestem przeciętnym Kowalskim. No, mój syn, córka chcą się dostać e, na przykład do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W związku z tym czy mają równe szanse w stosunku do każdego innego kandydata? I co stwierdziliśmy? No stwierdziliśmy, że praktyka służb jest inna aniżeli obowiązujący stan prawny. Bo oczywiście rację mają w dużej części szefowie służb, którzy chcieliby każdego pracownika mieć na tyle prześwietlonego, dobrze ze względu na interes państwa, żeby ten pracownik był pewny w pełnym tego słowa znaczeniu. No i między innymi dlatego jest w tym okresie naboru do służby wykorzystywany ten instrument nazywany poligrafem, czyli popularnie wykrywacz kłamstw. Ale stosowanie tego instrumentu w stosunku do 100% kandydatów jakkolwiek może być celowe, niestety jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym, dlatego że taki stan prawny pozwala jedynie w Straży Granicznej 100% tą kandydatów Proponować ten poligraf. Natomiast zarówno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Centralne Biuro Antykorupcyjne, podobnie jak i policja, wyraźnie mają zapisane w swoich ustawach, że na określone stanowiska kandydaci, którzy aspirują, żeby być zatrudnionym, powinni przejść takie badania. Więc my mówimy, jeśli uważacie, że racjonalny ustawodawca nie miał w tym przypadku racji i chcecie 100% kandydatów, Kierować na te badania wariografem, to proszę zmienić stan prawny. I tu tkwi, że tak powiem, źródło problemu. My nie rozstrzygamy, że służby nie mają racji w 100% decydując się, żeby każdy z kandydatów. No nie ukrywam, że wprowadzaliśmy to, kiedy jeszcze byłem w Straży Granicznej i to się sprawdza. Natomiast no za tym musi podążać obowiązujący stan prawny. Raportnik wytyka służbom, że choć system naboru jest niezły, to jednak niepotrzebnie rozciągnięty w czasie. Szefowie służb bronią się i mówią, że nigdzie w przepisach nie jest określone, jak długo ma trwać procedura naboru. Zwracamy uwagę na przypadki, które nie powinny się zdarzyć. Też z punktu widzenia kandydata do służby, no bo proszę się znaleźć w sytuacji takiego zazwyczaj młodego człowieka który na decyzję o przyjęciu do służby czeka grubo ponad rok czasu, a mieliśmy przypadki, że ponad dwa lata. Gdzie stwierdzamy, że on już dawno zapomniał o tej procedurze, urządził się zawodowo w życiu w innym zawodzie, w związku z tym to się mija z celem. Natomiast z kolei zauważyliśmy, że bardzo dobrą praktykę stosuje policja. Zaproponowaliśmy w ramach dobrych praktyk, żeby robili to wszyscy inni, mianowicie stosuje zasadę otwartych drzwi, czyli na kilka dni przed. Egzaminem sprawnościowym. Taki kandydat może zobaczyć, w jakim miejscu będzie to robił, na czym to będzie polegało, i że tak powiem, pewien element psychologiczny tutaj jest brany pod uwagę. To dobra praktyka. Proponowaliśmy, żeby inne służby też podążały tą drogą. Podczas tej kontroli inspektorzy Izby wskazali na pewną niekonsekwencję dotyczącą testów sprawnościowych w policji. Ta niekonsekwencja związana jest z płcią funkcjonariuszy. Policja, stawiając warunki sprawności fizycznej kandydatom, stawia je na takim samym poziomie, jeśli chodzi o mężczyzn i kobiety. I oczywiście, element sprawności fizycznej policjanta jest elementem bezpieczeństwa zarówno policjanta, jak i tych w stosunku do których podejmują interwencje. To jest oczywiste. Natomiast w momencie, kiedy policjant zostanie przyjęty do służby, z niewiadomych powodów nagle policjantka w w trakcie pełnienia służby ma o wiele mniejsze stawiane wymagania, jeśli chodzi o predyspozycje fizyczne, od mężczyzny. I my mówimy: to nie jest kwestia płci. Jeśli chcecie robić takie różnice, to ok, róbcie, ale proszę Państwa, w stosunku do konkretnych czynności jakie mamy i zadań, jakie wykonują ci ludzie. No dlatego, że jeśli ci ludzie są w grupach interwencyjnych, to bez względu na płeć, on musi być tak samo sprawny. Czyli tak, nabór do służb wymaga pewnych korekt, ale ogólnie ten system funkcjonuje nieźle. Nieźle wygląda też szkolenie podstawowe funkcjonariuszy. Trochę gorzej jest niestety później. Bardzo poważny problem rysuje się, jeśli chodzi o szkolenie specjalistyczne, dlatego że ono determinuje profesjonalizm działań tych ludzi, których przecież dopiero co przyjęliśmy do służby. I co my stwierdzamy, proszę Państwa? W policji jedynie w 60% zrealizowano Plan szkolenia specjalistycznego dla funkcjonariuszy przy stwierdzonych faktach przez nas, że z kolei 1 czwarta obiektów szkoleniowych była wykorzystywana w policji. Jeszcze gorzej było niestety w centralnym biurze antykorupcyjnym, które za 2011 rok jedynie w 50% zrealizowało szkolenia specjalistyczne, natomiast w 2012 na 60 zaplanowanych ani jednego. I my mówimy, że to nie jest uchybienie o charakterze formalnym, tylko my mówimy, proszę Państwa, nie wykorzystujecie właściwie tego okresu, żeby mieć profesjonalnie przygotowanych funkcjonariuszy, którzy muszą w okresie e, służby przygotowawczej być przygotowani jak najlepiej do realizacji swoich prac. Dużą wartością tej kontroli wydaje się wybranie dobrych praktyk stosowanych przez poszczególne służby i pokazanie ich innym służbom. W ten sposób system naboru do pracy w formacjach specjalnych ma szansę stać się jeszcze lepszy, a na pewno bardziej spójny. Zastanawiam się jednak, co można byłoby takiego zrobić, żeby do policji, Straży Granicznej czy CBA trafiali po prostu najlepsi z najlepszych. Proponujemy, co jest pewnym nowum w tej kontroli, znalazło się to zresztą w informacji. W ramach dobrych praktyk skorzystanie z tego, co robi na przykład Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i proponujemy, żeby zastanowiły się inne służby, czy nie warto pójść w tą stronę. A mianowicie przeprowadzać tak zwany nabór aktywny, czyli w oparciu o e, aktywne działania na uczelniach, w różnych środowiskach naukowych, e, na giełdzie. Wszędzie tam, gdzie możemy spotkać naprawdę dużej klasy specjalistów, czy nie warto byłoby się pokusić o taki nabór, który pozwolił nam, by mieć stuprocentową pewność, że w pewnych dziedzinach dokonaliśmy aktywnego naboru, który dał nam taką selekcję, że jesteśmy na 100% pewni, że to są najlepsi z najlepszych? Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.